Wróciłem z pracy. No jak każdy hodowca, pierwsze kroki kieruję do gojemnika. Zobaczyć, co się dzieje. Lot krótki, z Grimme. Pogoda ładna. No nie umieszkałem zerknąć już na zegar. Oto zwycięzca. Żniwiarz 1588. Druga pozycja, moja faworytka. Tak więc jeśli któryś z hodowców wytypował na moim blogu 1588, parka żniwiarzy gratis. Proszę SMS-kiem podesłać adres. A więc takie jest lotowanie, gdy jest praca zawodowa, więc rano musiałem podjąć pracę, a teraz tuż po przyjściu natychmiast do gojemnika. Tak więc jedna samiczka tylko nie uczestniczyła. Żniwiareczka, która na ostatnim locie treningowym trudnym została raniona przez jastrzębia, a pozostałe gołębie uczestniczyły. Jak widać, ich kondycja i humory są bardzo dobre. Oczywiście gołębie trzeba z gołębnika, samiczki trzeba rozłączać po półgodzinnym przebywaniu. Niemniej jednak w tym wypadku, gdy mnie nie było, musiały oczekiwać aż do mojego przyjścia z pracy. A więc jeszcze raz, zwycięzca, dwulatek, żniwiarz 1588, na jednym z treningów również pierwszy był, druga pozycja 989, wyżymaszka, czyli para typowana przed lotem, moja faworytka, druga pozycja. Lot wydał się lekki, komplet w gojemniku, ostatni przyleciał żniwiarz, widać jeszcze po nim zmęczenie, natomiast wszystkie pozostałe są bez zarzutu. Ich wygląd jest bardzo dobry. Tak więc pozostawiamy je już za chwilę. Rozdzielę je. Samiczki przejdą do swoich boksów. I tutaj będą oczekiwać na kolejny lot. Już wkładanie w piątek, by powtórzyć ten kapitalny wyczyn. Tak więc dla młodych hodowców, dla których skierowany jest ten wideoklip, można lotować małą grupką gołębi, by odnosić satysfakcję, żeby nie ponosić dużych kosztów. Oczywiście tutaj jakość gołębi gra decydującą rolę. Te akurat są wyprowadzone, zarówno wyżymacze, jak i żniwiarze wywodzą się od hodowców, którzy całe życie mocno lotowali, czy to fulgoni, czy to werwort. Ja natomiast jestem tylko kontynuatorem ich pracy. Tak więc można pracować z gołębiami uszlachetnionymi, jest to zabawa, jak widać straty są minimalne. Gołębie, przypominam, prowadzone w metodzie naturalnej, bez chemii. Wydaje się, że to jest optymalne dla nich taka sytuacja. Tak więc kończymy już tutaj spotkanie z tymi gołąbkami. Damy im odpocząć. Bo już niebawem, o, Brytyjczyk. No. Tak więc do spotkania na prezentacji zwycięzców. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.